się w piątek, kurwa, w czwartej sali nie będę na treningu. No, a ja mówię, treningu nie ma. Cisza, nie? No, bo robotę nawet nie piszę, cisza na żonę na ludzi. No, kurwa, mam to rzeźki, kurwa. Serdecznie witam kibiców, klubowych działaczy, jak również zawodników, trenerów i sędziów na drugim meczu półfinału Częstochowskiej Ligi Okręgowej. Mecz pomiędzy niepokonanym dotychczas w rozgrywkach Ligi Okręgowej UKS Gustaw Częstochowa, a gospodarzami, czyli Gopisem Panki. Drugi mecz półfinałowy. W pierwszym meczu drużyna Mustafa pokonała Gokis Panki. Oczywiście mówimy o play-off. Drużyna, która w play-offach, po finałach zwycięży do dwóch wygranych spotkań, zagra w finale Ligi Okręgowej. Drużyna pokonana będzie walczyła o miejsce trzecie. Thank you.
podstawowej piątce goście występują Adrian Płaczek z czwórką, Sośniak Janusz Kapitan z piątką, Frej Łukasz z czternastką, Czekaj Michał 23 i Łaszewski Przemysław 41. Drużynie gospodarzy Paty Gawoński z numerem 3, Marcin Sawicki z numerem 5, Rafał Nowak 16, z numerem 4, a przed chwileczką pierwszy punkt zaliczył z numerem 23, Czekaj Michał. A kończyli z numerem 21, Dariusz Dębek. Go!
Przemysław Paszewski, kolejne dwa punkty. Zarazem to jest siódmy jego punkt w tym spotkaniu. 12-6 dla Mustafa. Za trzy Daniusz Dębek, 9-12. Powtórzony. 18-14.
trenerem Przemysława Łaszewskiego. Czas poprosił trener gospodarzy Michał Sara. Ósma minuta spotkania. Do zakończenia pierwszej kwarty. Przypomnę, że spotkanie prowadzi pan Robert Ogrodniczek i pan Jakub Cieśliczka. Pojawi się do mnie gości numer 81 Tomasz Kliszewski, który zastąpił Przemysława Łaszewskiego. Ostra podkoszowa walka. Zwycięsko z niej wyszedł Janusz Sośniak i przy piłce drużyna gości. Gawrońskiego 16-18. Thank you.
rozpoczęła się druga kwarta. Dwa punkty uzyskał zawodnik z numerem 4, a jest nim Adrian Płaczek. 22-18. Drużynie gospodarzy na chwileczkę pojawił się z numerem 77 Tomasz Kośnik. Celny rzut osobisty. I również Kamil Plaski z numerem 11. Celny rzut Patryka Gawlańskiego 20-23. Ten oddaje Łukasz Frej. Thank you.
6,5 minuty do zakończenia drugiej kwarty, 29-25 dla Gokisu Panki. Thank you.
jeden upał, oczywiście. Jeżeli zawodnik obrony jest w cylindrze pionowym, nie ma żadnego cylindra. Ale nie wiem, ale to wiem. Siódma minuta spotkania, 39-33. Najlepszy zawodnik Jan Sośniak, pierwszy celny, 34 punkt. I również punkt 35. Półtorej minuty zakończenia kwarty.
3-2, 3-7. Miejmy nadzieję, że ten drugi, dwie następne kwarty będą równie emocjonujące pod względem sportowym. Co tego mnie cieszy również, na trybunach pojawiło się dość dużo kibiców. Przypomnę, że drużyna UKS-u Mustaw Częstochowa to zwycięzca bezapelacyjny rundy zasadniczej rozgrywka. W dotychczasowych spotkaniach częstochowskiej ligi okręgowej nie podniosła porażki. A po raz pierwszy w drużynie gospodarzy pojawił się numer 8 Marcin Janiczak. Thank you.
zawodnika gości w sytuacji podkoszowej i przy piłce gospodarza. Я там шел.
Dwosz, rzut osobisty, Adrian Płaczek. Pięćdziesiąty punkt. Mustafa. I wyrównany 51 do 51.
mały, drugi raz integracji. Zakończenia trzeciej kwarty. Thank you.
punkty drużyny Mustafa 65, 59, a konkretnie celny rzucał Adrian Kaczek. Na 32 sekundy przed zakończeniem trzeciej kwarty. Wynik spotkania po trzech kwartach 69 do 59 dla Częstochowskiego Mustafa. Poszczególnych kwartach było 18 do 20, 28 do 20 i 13 do 29. Przed nami czwarta, ostatnia kwarta spotkania pomiędzy Wisłą Kłodzkiem a UKS-em Mustaf Częstochowa. No, I'm not.
42 sekundy, czwarte kwarty. Thank you.
81-77. Dopiero minęło 3:15. Jan Sośniak 79-71.
Szkowalski. Do zakończenia czwartej, kwartej spotkania. Przed zakończeniem spotkania. Wygrałeś!
Dziękujemy również za grę, podobnie jak Przemysławowi Jaszewskiemu, Dariuszowi Dętkowi. Piąte przewinienie zawodnika. 86-73 dla UKS Mostar Częstochowa. Również na parkiecie pojawili się
Tomasz Kościół 77 i Marcin Zaliczak z numerem 8. I właśnie Marcin Zaliczak co chwileczkę falował przy wyniku 91 do 76 dla drużyny gości na 30 sekund przed zakończeniem spotkania. Łukasz Rej, 93-76. Czarnas, a drużyna Skonopis, drużyna Lopisu Panki zagra o miejsce trzecie. Serdecznie dziękujemy obydwu drużynom za dzisiejsze sportowe widowisko. Nadal drużyna UKS Gustaw Częstochowa pozostaje niepokonana w częstochowskiej lidze okręgowej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy sędziom wojskowym, dziękujemy również